Cześć, witajcie z tej strony Yahoo. I dzisiaj mam dla was bardzo fajną ciekawostkę odnośnie pierwszej broni z tumikiem w grze Battlefield 1, oczywiście w multiplayer, w grze wieloosobowej. Wcześniej tumik do broni występował w kampanii, tam do broni M1903, tak, snajperskie, oraz tam do jednej z broni pobocznych, bodajże to było C96. A teraz DICE w dodatku w imię cara dodało broń dla czołgisty i dla pilota C93 karabinek, bodajże, jeśli się nie mylę. No i oczywiście mam dla was odgłosy tej broni, także żebyście sobie mogli odsłuchać, jak brzmi odstrzał z broni z tumikiem. No i zaraz do was wrócę i sobie jeszcze ogólnie pogadam na ten temat, bo jest to fajna bardzo sprawa, bo spekulowało się o tym od bardzo wielu czasu, ale ucichło to i teraz ja dla was nagrałem. Także co, słuchajcie i zaraz się znowu widzimy. Także co, witam was po odsłuchaniu tak jakby tych odgłosów tego karabinku C93 z tłumikiem. Także co, dla mnie jest bardzo fajna ciekawostka, bo jest to pierwsza broń właśnie w multiplayer z tłumikiem, a były na to, tak jak wcześniej powiedziałem, dywagacje odnośnie tłumików w multiplayer, kiedy w kampanii właśnie pojawiły się one do tych dwóch karabinów samopowtarzalnych. Ale co, powiem wam oczywiście, że broń oczywiście ma mniejsze zadaje mniejsze obrażenia niż bez tłumiku. Dla porównania oczywiście jest pistolet C93, także wiadomo. Jest oczywiście mniejsza szybkostrzelność od tego karabinku, od tego pistoletu C93. No i to po prostu tyle. Bieganie z tym jest całkiem okej nawet. Zabić typa potrafi tak z 5-6 naboi ten z tłumikiem, a tak 4-5 zabija ten zwykły pistolet C93. Także co, myślę, że to na tyle na tej ciekawostki. Piszcie, że wam się podobało. Oczywiście lajkujcie i subskrybujcie kanał, żeby po prostu wzrastała liczba subskrypcji i więcej osób oglądało. Dajcie też lajka, żeby filmik był wyżej, żeby więcej osób zobaczyło. I zapraszam was także do dołączania do Plutonu na PlayStation 4. Chlopy Yahoo Gaming, wszystko z dużej litery. Zapraszam, jest 17 osób na razie. Zapraszam was do reprezentowania go, bo naprawdę często gramy i jest spoko bardzo. Także co, ja się żegnam. Do następnego. Za tydzień albo dwa będzie easter egg, także co. Do zobaczyska, na razie, cześć!